Witajcie po długiej przerwie. Niestety mnie COVID też dopadł, także nie było lekko, ale wracam do filmików. Za mną urządzenie długo oczekiwane. AirMetal Detector, bezprzewodowe urządzenie, które miało być konkurencją dla Deusa. Oczywiście to jest żart kompletny, bo to nigdy nie będzie konkurencja dla Deusa i nie takie było założenie. To miało być proste, tanie urządzenie bezprzewodowe, ukraińsko-rosyjskiej firmy, ciężko stwierdzić. Niestety firma zawiodła na całej długości, dlatego że musieliśmy bardzo długo czekać, ponad 2 lata. Nie odpowiadano na maile, nie odpisywano. Wreszcie udało się uzyskać takie urządzenie. 7 kHz, 7,5 bodajże częstotliwość pracy, czyli taki drobnicowiec, ale na takie wyższe przewodniki raczej, prawda? Czyli na większe, jakieś grubsze monety. Niby kompaktowy, niby bezprzewodowy. Zobaczymy, co będzie się działo w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, moi kochani widzowie. Kochani, podkreślam, nie wszyscy to lubią, ale okej. I przede wszystkim pamiętajcie o naszym sklepie na omnitron.pl, w którym dostaniecie poza samym sprzętem także naszą wiedzę, którą oddajemy Wam za darmo i pomagamy dokonać wyboru, jeśli sobie z czymś nie radzicie. Po prostu pomagamy. Taki jest nasz cel. To jest nasze hobby, to jest nasza pasja, więc myślę, że to tak powinno wyglądać. Także miłego oglądania. Pamiętajcie o łapce w górze i zobaczymy, co się w tym odcinku wydarzy, jak to będzie wyglądało. No czas zabrać się za rozpakowanie tej paczki i zobaczymy, co jest w środku. Podobno prezenty najlepiej rozpakowuje się przed gwiazdką. Akurat mamy taki moment. Zobaczmy, czego nam dostarczył producent. Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Wygląda to wszystko naprawdę ciekawie, ale porozmawiamy sobie za chwilę dalej. Dla tych, którzy nie widzieli tego urządzenia, przypomnijmy dokładnie, o co chodzi. To jest urządzenie firmy AirMetal Detectors, kompaktowy, przenośny wykrywacz 7,4 kHz albo 7,5, nie pamiętam w tym momencie. Niska częstotliwość pracy, czyli raczej na jakieś wysokie przewodniki, większe monetki. Powinno to wszystko działać. W sumie producent nie podaje wagi tego urządzenia i to jest najśmieszniejsze. No, urządzenie waży 1100 gramów, więc można było powiedzieć rewelacja, 1100 gram. Tutaj będziemy montowali telefon komórkowy. Tu jest taki zaczep, który trzeba wyjąć, korek, który trzeba wyjąć. W to miejsce wkłada się mocowanie telefonu. Ja za chwilę to zrobię, żeby zobaczyć, jak wygląda całe urządzenie. Także z bliska bardzo śmieszna konstrukcja. Zobaczcie, nawet tutaj z tyłu mamy latarkę LED, która świeci pod sondę. Tu mamy złącze do ładowania oraz wyświetlacz bezpośrednio. Rączka ogumowana, podłokietnik. Pierwszy rzut oka, niska masa, rewelacja. Przejdźmy do tego dalej. Tu mamy takie mocowanie do telefonu. Urządzenie jest bezprzewodowe, ale naszym panelem sterującym będzie telefon. Czy to Android, czy iPhone, to nie ma znaczenia. Zobaczcie, tutaj po prostu mocuje się tak, w takie sprytne urządzonko, mocuje się telefon, prawda? Tak to wygląda. W miarę wszystko to na pierwszy rzut oka jest poukładane, natomiast nie jest do końca intuicyjne. Zobaczcie, próbujemy rozłożyć podłokietnik. Nie za bardzo wiadomo, o co w tym chodzi. Trzeba pociągnąć z jednej strony, żeby dało się go po prostu przekręcić. Nie jest to wszystko... O, proszę. Jego szerokość też pozostawia wiele do życzenia. Tu nie ma już żadnej regulacji. Tak naprawdę mamy ustawiony ten podłokietnik i powinniśmy go sobie jeszcze przekręcić. O, proszę bardzo. Czyli musimy pociągnąć, żeby przekręcić. To wszystko jest gumowe, to trochę lata. Jak jeszcze wykonanie samych plastików nie jest tragiczne, to sama idea nie do końca jest fajna, no ale 1100 gram powinno być fajne. Tu mamy camlocki, czyli takie typowe blokady, prawda? Możemy sobie rozsunąć urządzenie, ale to wszystko cały czas nie jest na tyle intuicyjne i fajne. No nie działa to po prostu jak szwajcarski zegarek czy karabin. I po rozłożeniu efekt jest taki, że wszystko po prostu lata. Zobaczcie. Lata i sonda i mamy efekt taki skrętny tutaj w tej chwili na osi. O,
prawda? Patrzcie. Mogę sobie spokojnie, trzymając za sondę, to wszystko jest gumowe. To się czuje. Także wykonanie tego urządzenia jest kiepskie. Komuś coś się nie udało, nie dokończył tego po prostu, zrobił to byle jak. Trudno jest to zaakceptować, to się czuje. Ale najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że to urządzenie jest tragicznie wyważone. I biorąc je do ręki, czujemy, że ono leci strasznie na sondę. I całość jest miękka. 1100 gramów, niedużo, ale o. Urządzenie po prostu lata w ręku. To nie jest fajne wrażenie, to nie jest fajne wykonanie. Widzę, że producent już dystrybuuje to urządzenie i nic z tym nie zrobi, także to się nie zmieni. Dla mnie bardzo duży mankament. Zapowiadało się fajne, składane, kompaktowe urządzenie, które mieści się w bagażniku, korzysta z naszego telefonu, no ale niestety coś się producentowi nie udało, coś nie wyszło. No i mamy coś takiego. Oczywiście włącznik sondy jeszcze Wam nie pokazałem. Włącznik sondy jest tutaj. Ja Wam za chwilę pokażę, jak zamocować telefon, jak uruchomić aplikację. Przejrzymy sobie samą aplikację, a testy w terenie będą w następnym odcinku, jak oczywiście pogoda na to po prostu pozwoli. Urządzenie strasznie leci na sondę, tak jak powiedziałem. Czuć masę tej sondy i ona jest główną masą tego urządzenia. Nie ten stelaż z plastiku, który jest strasznie giętki i to się wszystko jako sika na wietrze wygina. Natomiast cały czas to wszystko lata, łącznie z podłokietnikiem. Nie ma przyjemności, ale jak włożymy tu telefon, to jeszcze ten stan się pogorszy oczywiście, bo telefon jeszcze te kilkaset gramów doda. Natomiast no, nie jest to fajnie rozwiązane i moim zdaniem zabrakło tutaj jakiegoś pomysłu, może przełożenia nawet baterii po prostu do podłokietnika, żeby rozłożyć ten ciężar. Sonda jest po prostu za ciężka. I to jest główny powód, że to urządzenie niezbyt dobrze będzie działało. Przejdźmy teraz do menu, do programowania. No, idea była prosta, żeby zamontować tutaj każdy telefon. Jak widzicie, to jest do zrobienia. Mam nawet w jakimś case'ie ten telefon, więc w miarę to wszystko się trzyma. Ja go przesunę może, żeby było bliżej. Uruchamiamy sobie sondę. Proszę bardzo. Waiting for connection. Taki mamy napis bezpośrednio w tej chwili na sondzie. Ona nas bezpośrednio informuje, co się dzieje, jaki jest jej stan. Szukamy sobie aplikacji. Mam tutaj tą aplikację, proszę bardzo. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko widać. I łączymy się z urządzeniem. Proszę bardzo, connecting. I w tej chwili mamy połączone urządzenie. I to jest cała aplikacja, za chwilę ją wyjaśnię. Jak widzicie, tu macie podany status baterii w tej chwili. Wyłączenie, tu są jakieś dodatkowe opcje, nawet powiem Wam keep on screen, dobra, to jest, żeby on akurat nie wyłączyło się nam oprogramowanie, tryb nocny, czyli można sobie zmienić kolor, tu mamy żelazo, tu mamy folię, mamy dyskryminację, zobaczcie, minus 90, plus 90, głębokość, ID, no i mamy tak, all metal w tej chwili włączony, mamy pinpoint, mamy kalibrację do gruntu, zobaczcie, można sobie skalibrować i ręcznie sobie skalibrować urządzenie. No ciekawie to wygląda, tutaj naprawdę nie jest taka zła ta aplikacja, jakby się mogło wydawać. Podejrzewam, że jak się przytrzyma, to pewnie będzie można, no to trzeba będzie zobaczyć. A, auto, okej. Czyli on sam mierzy gdzieś kalibrację do gruntu. To wszystko wyjdzie w terenie. Będzie można się powiedzieć. Są jeszcze ustawienia, czyli możemy sobie ustawić, zobaczcie, czułość. Możemy sobie ustawić dyskryminację, ta jest ustawiona na minus 80. Możemy sobie ustawić tony, czyli szybkie tony mamy. 4 tony, 3 tony, 2 tony, 1 ton. Okej. Jest to recovery speed, prawda? Okej, czyli możemy też te szybkie tony, proszę bardzo, to jest dość sporo. Czyli te szybkie tony, to są po prostu jakieś skrócone tony. Dziwna nazwa, to też trzeba będzie przetestować. Recovery speed, czyli prędkość w tej chwili odświeżania jest najniższa, niż separacji obiektów. Bardzo fajnie to wygląda. Threshold tone, czyli sygnał wiodący wol metalu. Możemy sobie ten sygnał tutaj regulować. Hot rocks, czyli kamienie magnetyczne, odrzucanie tych kamieni. Całkiem jak na taką aplikację, jak na takie urządzenie, wygląda to dość ciekawie. Zobaczcie, taka próba jeszcze. Ja sobie tutaj to za chwilę Wam pokażę. To jest obrączka. I tą obrączkę
przeskakuje na żelazo, ale w 4 tonach już jest ok. Ale jest zdecydowanie wolniej. Dobrze, przelecimy sobie różnymi przedmiotami. Folia, zobaczmy. Rzeczywiście, a tu mam jakiś jeszcze koks, żeby było fajnie. Nie załapuję do końca. Zobaczmy, jakie ID nam da. Wyjdźmy sobie, jakie ID nam da Polmos. Ok. Gwóźdź. Zobaczymy, czy feryt zareaguje. No ale to jest ok, niedostrojone urządzenie, więc w tym momencie ten test jest, pamiętajcie, tylko i wyłącznie poglądowy. Jakiś żeton. Duża moneta o dużej obietności, srebro duże. No, nie jest to szczyt wirtuozerii, ale miało być to tanie urządzenie. Te testy miały tylko pokazać, jakie jest audio, nic więcej. To nie mówimy o żadnych osiągach w tej chwili. Myślę, że następne testy zrobimy po prostu terenowe i zobaczymy, jak w terenie to urządzenie się sprawuje. Podsumujmy sobie Air Metal Detector, czyli urządzenie, które na początku wyglądało na bardzo ciekawy pomysł. Natomiast realizacja tego pomysłu i wykonanie tego urządzenia niestety nie jest satysfakcjonujące. Nie przekonuje mnie to do końca. Zobaczcie, jeszcze latarka w tej chwili świeci. Nie przekonuje mnie to do końca. Uważam, że nie jest to wykonane tak, jak być powinno. I to już od wcześniej od chłopaków miałem informacje z Anglii i z innych krajów, że nie jest. Ten wykrywacz nie jest tym, czym miał być po prostu. Coś się producentowi nie udało i nie zostało to do końca dobrze zrealizowane. W kategorii zabawki, zabawki dla dzieci, wykrywacza na plaży do zabawy, zabawy, nie szukania, tylko zabawy. Myślę, że w tej kategorii można się pokusić o to urządzenie. Nie mając do czynienia z innymi urządzeniami, będąc amatorem, nie będzie wam to w ogóle przeszkadzało. Natomiast jeśli macie do czynienia z wykrywaczami, oczekujecie czegoś więcej, chcielibyście mieć jakąś satysfakcję z szukania, jakieś osiągi urządzenia, to myślę, że tą drogą nie należy pójść. Kolejną rzeczą jest też zaufanie do producenta, a i tu muszę wam powiedzieć, że z komunikacją jest bardzo ciężko i to nie jest moje zdanie, tylko widać na stronie producenta, na stronie na Kickstarterze, na Facebooku, że te odpowiedzi są bardzo rzadkie, że ludzie narzekają na właśnie na bezpośredni brak kontaktu. I moim zdaniem w interesach brak kontaktu czy przy zakupie to jest najgorsza rzecz, jaka może być. Powinien każdy sprzedawca być odpowiedzialny za swoich klientów i powinien służyć pomocą, no bo tego po prostu jest. Jeżeli bierzemy na siebie jakąś odpowiedzialność za produkt czy za sprzedaż, no to musimy się z tym pogodzić, że musimy pewne jakieś określone żądania i warunki spełnić. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, polecajcie go innym. Pamiętajcie o naszym sklepie na omnitron.pl i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że spotkamy się z innymi urządzeniami albo w terenie, albo jeszcze w sklepie, jak widzicie. Także wesołych świąt wam życzę. Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Dziękuję.